dobry, witam. Trudno zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, że potrafimy zagrać dobry mecz z Wisłą Kraków. Później niezły mecz ze Śląskiem, a później po prostu psujemy sobie święta i rzeczywiście zagraliśmy jedno ze słabszych spotkań, jakie zdarzyło się przez półtora roku. Tak jak dzisiaj przypadkowo spotkał mnie jeden z mieszkańców Kielc na stacji benzynowej i powiedział mi w ten sposób, że on na meczach bywa rzadko, ale jak był, to zrobiłby tak, żeby co zrobić, żeby inne drużyny nas ograły. Jest prosta recepta na to i on by tym trenerom podpowiedział. Ja się pytam, co takiego trzeba zrobić? Trzeba kopnąć po prostu piłkę w nasze pole karne. I bardzo mnie to zastanowiło, bo rzeczywiście wielokrotnie tak było, że przypadkowa bramka decyduje o losach spotkania. Myślę, że mecz z Ruchem przynajmniej był, nawet po takiej słabej grze, jak nam się zdarzyło, do zremisowania. I niestety tych punktów nie ma i to jest to, co mnie wewnętrznie boli i to, co chciałem Państwu na temat tego meczu powiedzieć, bo o reszcie nie ma sensu, wszyscy generalnie wiedzą, jak jest. Drużyna trenuje solidnie w tym tygodniu, zresztą jak zawsze. Przygotowujemy się do meczu z Bełchatowem. Na mecz z Bełchatowem jedziemy bezpośrednio w dniu meczu, wyjeżdżamy rano około godziny 9:30. Jeśli chodzi o osiemnastkę meczową, na dzisiaj wygląda tak: Zbigniew Małkowski, Grzegorz Czemoturski, Paweł Stano, Hernani, Jacek Markiewicz, Piotrek Malarczyk, Junior da Silva, Tomasz Lisowski, Grzegorz Lech, Wlastimir Jovanowicz, Paweł Sobolewski, Maciej Korzym, Aleksander Wukowicz, Jakub Bąk, Andrzej Niedzielan, Edian Dradina, Maciej Tataj, Dawid Janczyk. Sander Puri, odnowiła się kontuzja lub nie była zaleczona. Artur Cebula zagra w młodej ekstraklasie. Paweł Golański, kontuzja barku po meczu ze Śląskiem. Na dzisiaj Paweł jest nie do grania. Paweł Mech będzie bronił w młodej ekstraklasie. Na pewno znalezienie sposobu na zmotywowanie zespołu należy do mnie i to na pewno tak. Myślę, że tego nie brakowało. Nie sądzę, żeby któryś z piłkarzy, wychodząc na boisko jeszcze u nas, nie chciał walczyć o zwycięstwo. Uważam, że tak nie jest. Piątkowy trening na głównej płycie i był taki, że trzeba było piłkarzy siłą ściągać z boiska, bo chciało im się trenować, chciało im się na tej głównej płycie pograć. I to na pewno tak. Co innego jednak wyszło w następnego dnia. Ja uważam, że jeżeli chodzi o ostatnie spotykanie, które wygraliśmy, mieliśmy jedna zmiana, która moim zdaniem to zmienił naszej gry. To nie chodzi, że gorzej albo lepiej, ale po prostu na tej mecz nie zagrał Jovo, który robił bardzo fajny rolę w Wrocławiu. Tam bardzo dobrze grał defensywy i to moim zdaniem na tej mecz to może trochę brakowało. Ja powiem w ten sposób, że powtórzę tylko reakcję w programie Kanal Plus w Lidze Plus, która była, że dziennikarze, którzy tam pracują, którzy nie zawsze korzystnie się o nas wypowiadali, zwrócili uwagę, że jeżeli od 60 minuty, jeszcze mecz się nie skończył, i od 60 minuty kibice gwiżdżą i ubliżają piłkarzom, to chyba coś jest nie tak. Ja nie mówię, że nie zasłużyliśmy na to. Tak jak przed meczem z Wisłą prosiłem kibiców, żeby kibicowali do końca i do końca goniliśmy wynik, potrafiliśmy odwrócić te losy meczu, bo kibice rzeczywiście tutaj stanęli na wysokości zadania, natomiast w tym meczu myślę, że wszyscy się czuli, włącznie ze mną, ja jestem odporny, czy ktoś tam mnie wyzywa, czy nie wyzywa, to jest, przywykłem do tego, bo to nie jest pierwszy raz i tutaj już przez 15 miesięcy było lepiej czy gorzej, ale tak na początku też było, szczególnie jak żeśmy też przegrywali w pewnym momencie. I na pewno piłkarzom to nie pomaga i też się zastanawiałem nad tym, zresztą mówiłem zawodnikom i tak żeśmy ustalili wcześniej, najpierw trzeba wygrać ze dwa mecze, później się odzywać i dyskutować z kibicami, najpierw musimy pokazać na placu charakter, a wchodzenie w konflikty
nie ma żadnego sensu. Natomiast rzeczywiście nie jest fajnie z naszej strony, jeżeli kibice i ci, którzy przychodzą na stadion, ubliżają i nie wierzą w nas i w nasze możliwości. Myślę, dlatego dzisiaj z przekorą powiedziałem, że chyba łatwiej będzie nam się grało na wyjeździe. I myślę, że my w Bełchatowie musimy zagrać podobnie jak na Śląsku. Te ofensywy, tą ofensywę troszeczkę zmniejszyć, a skupić się na defensywie i wyprowadzić jakieś kilka akcji ofensywnych, żebyśmy po prostu strzelili bramkę. Musimy wrócić do tego, co umiemy robić, czyli szybkie kontrataki i to robić. Ja mówię, ciężko się gra przeciwko zespołowi, który praktycznie Jankowski stał na swojej połowie boiska i tylko przepychał się z nami. Naprawdę, to z boku to wygląda inaczej, z boiska inaczej. I tutaj, że ktoś się nie starał, ktoś nie chciał, no nie wiem, no mnie osobiście dziwią takie opinie, ale to jest tylko, mówię, moje zdanie, bo każdy, kto wychodzi na boisko, daje się 100% na dzień dzisiejszy, na to, co go stać w dniu dzisiejszym, bo mówię, to jest też dyspozycja dnia, piłka nożna, to jest sport. Na pewno też starty rozgrywek, taki jak zaczęliśmy, zabrał nam, myślę, że większość pewności siebie i to tak, nie wiem, no, ciężko jest grać w piłkę, jeżeli ta głowa naprawdę nie jest 100% pewna tych swoich umiejętności, a niestety z każdym meczem brak wiary w swoje umiejętności, myślę, że każdy powolutku tracił i teraz przyszedł moment już taki, myślę, że no, krytyczny, bo i media, tak, i kibice w jakiś sposób, my się nie dziwimy temu, że jest na nas jakiś nacisk, gramy w jakiś sposób gorzej niż graliśmy wcześniej, do czego przyzwyczailiśmy i kibiców, i media. I teraz, no, mówię, no, może troszeczkę też to jest w głowach, że boimy się wziąć ciężaru, każdy z poszczególnych zawodników w jakiś sposób troszeczkę ciężar boi się wziąć na siebie, żeby pograć tą piłką i wychodzić na pozycję za każdym razem, jak kolega z drużyny ma piłkę, żeby dwóch, trzech chłopaków doskoczyło do grania. No. Wydaje się, po tego ostatnim meczu w Śląsku, ja uważam, że nawet takie mecze nie wyglądało takie super, że my Lucky Bisa, ale my bardzo dobrze graliśmy, bo zmieniliśmy parę podania, krótkie podania, to chodzi. Tej meczu i stał, chodził po piłkę tak, jak zawsze robi, tylko piłka zawsze latał tam. Ja rzadko oglądam mecze, a tej meczu ja chciał oglądać, bo chciał sam mówić do siebie, dlaczego tak się stał. I chyba kilka, nie wiem, 5-6 razy chodził na dobrej pozycji, mogą dostać tę piłkę i tego piłka nie dostał. Uważam, że jestem piłkarzy, a ten zespół, to oni powinni mi szukać, bo mam dobre podanie, mam dobre uderzenia i niestety tej meczu to nie wykorzystali. Ja wiem, że dużo zależy od mnie, ale też dużo nie zależy od mnie, bo na przykład jak ja nie dostam piłkę, to też nie mam co za dużo zrobić. I tej meczu ja też był bardzo, bardzo złamany, bo oglądałem drugi połowa szatni na telewizor i szanuję decyzję trenerzy, szanuję moje kolegi, który wystąpił mojego miejsca tam. A to był mecz, który ja uważam, że mogę coś z nim zrobić. I niestety nie